No cześć wam. Suzu z tej strony. No i czas skontynuować to, co zaczęliśmy. Tylko pytanie, w którą stronę? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, pójdźmy standardowo. Mógłbym skorzystać z ogniska, ale to by nie było fajne. Sobie wolę chwileczkę pobiegać. Ogólnie rzecz biorąc, zastanawiam się tak naprawdę, w którym kierunku dzisiaj zmierzać, bo jakby nie patrzeć, przydałoby się w końcu jakieś bossa zabić. Fakt tego, że w tutorialu nie ma bossa, jest strasznie biedne, dlatego musiałem poratować nas, zabijając trolle, żeby przynajmniej jakieś wyzwanie albo coś w tym stylu było. Nie wiem czemu tutorial nie opiewa w posiadanie bossa, ale dla mnie to było strasznie słabe. Okej. Nie, przegapiłem żadnej znajdźki. Przede wszystkim zastanawiam się tak naprawdę, jak tą postać próbować rozwinąć, bo jest kilka ścieżek, które bym mógł iść. I naprawdę nie mam bladego pojęcia, co zrobić. O, jest przedmiot. Nóż bandyty. Całkiem niezła broń do backstabowania, muszę przyznać. Dobra. Aha, no tak. Ja w końcu tego ogniska nie rozwinąłem nawet, dlatego bym też nie mógł z niego skorzystać. Ja sobie usiądę w takim razie i już będę je miał dostępne. To jest ciekawe, mogę się z niego od razu teleportować. Teleportacje w dwójce są dostępne od razu. Nie wiem, ja uważam to za straszną wadę, ale to ja. Tu jesteś. Przestań, uspokój się. Ty też, przestań. Jeszcze ciebie. Dobra, problem solved. Kolejne życie, dziękuję, to mi się przyda. No dobra, mam broń. Mogę kombinować. No i jedziemy dalej. Pozdrawiam. To była bardzo dobra próba. Niestety strasznie nie wypał, jak widać. Wstawaj. Sny człowieku, wstawaj. Nic mi nie zostawiłeś, jak tak możesz? Nie szanujesz mnie. Tak samo jak za chwilę mi nie będzie szanowało, co jest status tego cholerstwa na górze. Jednak nie lubię tego miejsca. Zresztą na początku gry. Dlatego pokażę wam najprostszą metodę, w jaki sposób się to przechodzi. A, zaczyna się. Dobra. Na początek mogę to zignorować. Tutaj macie, tak powiedziałbym, rycerza hejt. Jest to odpowiednik czarnych rycerzy z jedynki, tylko że widać też bardzo słabych i biednych. Nawet nie potrafią porządnie wstać i mi wkopać. Oni dopiero się aktywują, kiedy to ja ich uderzę, co jest... Po prostu jest, okej. Okay. Jak się po tą znajdźkę skakał? Bo tam są akurat dusze i bym nimi nie pogardził. Dusza nieznanego żołnierza i nóż do rzucania. Przede wszystkim za tymi duszami tutaj bardzo się cieszę, bo mimo wszystko każda ilość jest mi potrzebna. Teraz natomiast tak naprawdę powinienem rozwiązać problem mnego łucznika na górze, jeżeli chcę się w ogóle zająć tym rycerzem z hejt. A mam zamiar go skasować z tej racji, że mi po prostu przeszkadza. I też muszę pomyśleć, jaki miecz później używać, bo muszę dobiec jednak do drugiego ogniska. Okej. O, jest przedmiot. Klejnot życia. Dobrze, każdy klejnot życia się przydaje. Ja zazwyczaj się nie leczę, bo tylko mi jest to za pigrze. Dobrze, kolejna dusza żołnierza. Jeszcze została mi jedna biedna rycerzyna.
tutaj do wybicia. Au. Co czynisz? Przestań. Tylko mieć nadzieję, że nie skrzanie tego skoku. Okej, nie spieprzyłem. Krótki miecz. Też kolejna dusza. Krótki miecz się przyda, zawsze to jest kolejna broń, którą będę mógł się posługiwać. Dobra, pewności się wolę chyba jednak odleczyć i sprawdzić, czy mam jakąś lepszą broń na niego. Mogę używać w ogóle Morgensterna? O, mogę. Mogę go próbować pałować Morgensternem. Nie mam zręczności na ten miecz. No, złamany prosty miecz to jest największy szajs. No dobra, będę dalej próbował tym go zciachać. Mam nadzieję, że mi wystarczy wytrzymałości na tej broni. Dobra, dawno z nim nie walczyłem, więc to może być całkiem zabawne. Potrzebujemy jak najwięcej ataku. Ups. Chodź. Jest backstabować go jest ciężko. Jest cholernie. Ups. No właśnie. Uhu. Szczęście się w to nie dałem. Że dawno z nim nie walczyłem. To widać. Au. Że zrobiłem się beznadziejny w tą grę? Przestań, bo mi jęczyn się skończy. O Boże. Upierdliwy jest, przyznaj. No, podejdź do koksownika, cwaniaku. No, to było świetne z mojej strony. A, oni są wbrew pozorom prości. Na pewno prości niż czarni rycerze w jedynce. Po prostu mam beznadziejną broń. Już, koniec. Miałem nadzieję, że będzie mi się udawało go backstabować, ale widać zbyt dawno już w to nie grałem, żeby pamiętać jeszcze, w którym momencie się to powinno nachodzić. 10-11. Ta broń mi się zaraz zepsuje, dlatego się po prostu zastanawiam, czy nie przesiąść się na coś innego. Dobra, dajcie mi w Morgensterna. W Morgensterny zawsze spoko. Witam. Mace is love, Mace is life. Zasięg tej broni pozostawia wiele do życzenia. To przyznaję. Drewniany bełt. Broń zawsze dystansowa się przydaje. O Jezu, jak ja ich nie cierpię. No wykonaj ten trzeci atak, Bastard Sword. Teraz mi go zostaw. A, bomba zapalająca. Średnio się opłacało. Dobra, strzelił. Już, uspokój się. Teraz ty, gagatku. Zostawiłeś mi coś ładnego? Mógłbyś zostawić mi coś ładnego. Ale czas jest mi najpotężniejszą rzecz w tej grze. Chodź,
Chodź, stoisz mi na drodze, po moją znajdź go. Co tu? Rękawiczki pustego piechura. Dziękuję i tak mnie nie założę. Puklesz! Dokładnie. I tak potrzebuję jeszcze 40 duszy dla niego. Ale mam puklesz! I o puklesz mi chodziło. Co już mogę otworzyć? Tu jest kolejna rzecz, która nie będzie potrzebna. Jest to urna. No nie, no nie, no nie. Proszę mi tu nie przeszkadzać. Dobrze. Mamy ognisko, które możemy sobie rozpalić i przy którym możemy nawet usiąść. Wow, świetnie, genialnie. To nie zmienia faktu, że dalej mam mało duszy. Powinienem mieć trochę do spalenia. Chcę je spalić od razu. Zobaczę, jak w ten sposób będę miał i na czym będę stał. Mam bombę zapalającą. Dobrze. Dobrze, przynajmniej mniejszy koszt na start. To jest ciekawe miejsce. Jest zamknięte. Trzeba by na pewno. Owszem, istnieje klucz do otwarcia tych drzwi, ale nie jest on potrzebny. Stąd mamy proszek naprawczy, który się przydaje. Tu mamy żałosną pułapkę, która miała, nie wiem, nas zabić. Ręczny topór, klejnot życia. Tu sobie możecie pochodzić, podrałować, podreptać. Na przykład, co jest ciekawe, za takimi rzeczami czasami też są znajdźki. Warto czasami pochodzić, popsuć. Właśnie w ten sposób i się rozglądać, czy coś jest. No tutaj akurat wiem, że nic nie ma. Ale czasami bywają znajdźki. Tu jest jedna dość ciekawa dla mnie. Która mi się bardzo przyda później. Jest to właśnie fragment butelki Estusa i mały rysik. Rysik natomiast będzie mi potrzebny, żeby móc przywoływać... Znaczy, żeby być przywoływany przez innych graczy. Dobrze, udało się. Boskie błogosławieństwo zdobyte. Ostatnim rzutem na taśmę jeszcze pójdę po dwie rzeczy. Zanim się będę cofał. Koleś z halabardą. Koleś z halabardą. Przestań. Dziękuję. I jeszcze tu. Za dusza nieumarłego. Tamte drzwi są akurat na chwilę obecną zamknięte. Nie posiadam do nich klucza. Klucz dostanę za zabicie bossa, więc to niedługo. A w sumie. 2, 3. Dobra, stąd mam już praktycznie wszystko. Czas się wrócić do Majuli. Wzmocnić butelkę. Zrobić małe zakupy. A mówiąc zrobić małe zakupy, to sobie od razu muszę od niej też kupić dwie rzeczy. Kupowanie od ciebie przedmiotów jest dla mnie średnio opłacalne. Nie posiadasz rzeczy, które by mi były faktycznie potrzebne. Poza kluczem... A kupię od razu ten kamień klucz Farosa, czemu nie? Tak. Wyposażenie. Gdzie jest mój granat? Mam nadzieję, że zrobię to za pierwszym razem, jak nie będę musiał lecieć kupować dodatkowy. Od drugiej cegiełki. Jakoś chyba... A! Wyszło. Tak, to jest jedna z ciekawych rzeczy. Otóż hitbox w tej grze jest po prostu absurdalny. Jeszcze z nią warto porozmawiać. You're a stranger to this land.
stay here before these women run off. Drang Lake's been a pile of rubble since the war fought long, long ago. And the giants crossed the sea. It seemed like the battles would never end. Poor folk like myself have nary a place to sleep. That's why I keep all me things right with me. You may travel light, but methinks you bear a burden of your own. They say these trees grew from the remains of the giants. From each carcass sprouted new life growing into what you see now. But do you know what they all say, Sam? Don't believe what an old hag says. It's high time that I pick up and move. I've a bargain for you next time we meet up. No, powiedziała coś ciekawego odnośnie właśnie tych gigantów. I ona w tym momencie nie bujała. Tak naprawdę te drzewa wyrosły z trupów gigantów. W sumie tych trupów możemy kilka spotkać po drodze. One będą dość istotne, ale w bardzo późnym etapie. Te, Kowalina! Patrz! Otworzyłem ci coś. A przy okazji ci opieprzę skrzynię. Krótki łuk, bo krótki łuk, ale to zawsze łuk. Ah, yes, very good. Now I can get to work. But first, let me set up. Come again later. A ja powinienem mieć jeszcze na przynajmniej jeden poziom. Wstawaj. Is that a shard you found? Here, let me see it, so that I may help you. To see light, to see hope. However faint it might be. Tak, mogę ulepszyć kolejną butelką. Będę miał jedno użycie więcej. Tak, żebym używał tych butelek. Nowy poziom. Na chwilę obecną 10 zręczności i mogę podróżować dalej. Nie pamiętam, ile miecz hejt potrzebował zręczności, 10 czy 11, muszę zobaczyć. Jeżeli 10 to ok, jak 11 to kuźwa. Mogę go używać. Od biedy w jednej ręce, bo od biedy, ale mogę go używać, to mi się bardzo podoba. No ja tak, zapomniałem, że ten miecz nie nadaje się natomiast do używania. O Jezu, kolej z włóczni. Przestań! Nienawidzę was. Przez was w tej grze nie mam zabaw. Przestań! To była największa bzdura, jaką w życiu widziałem. Czy powinienem już próbować? A czemu nie? Teraz tylko jak najszybciej tego typa stąd zepchnąć. Stargetuj mi go. Ło! Nie mam pojęcia, jak mi się udało to ominąć. A, to jest zabawne, to jest boss. Tak, to jest boss. Aj, poważnie. Serio? A, dobra, straciłem swoją szansę na zabicie go tutaj. Powiem tak, całkiem śmiesznie, bo dawno nie grałem. No i oczywiście zgodnie z zasadą musimy dodać dość ważną rzecz. Jest.
Nie cierpię tego momentu. To jest wina. Ten miecz jest zazwyczaj tylko dla mnie zamiennikiem od biedy, a muszę go teraz używać, bo nie mam lepszej broni. Zleziesz stamtąd. Ja tym mieczem nie jestem w stanie ci nawet porządnie sięgnąć. Muszę znaleźć jakąś ciekawszą zabawkę. Tym mieczem bym go zabił. Jak się składa. Proszę się uspokoić. Proszę zaprzestać swych niecnych działań. Trochę szkoda, że go nie zabiłem, bo bym miał dużo, dużo do przodu. A tak dopiero będę miał je później. Gdzie tu się zaskakiwało? Tutaj. W pierwszej kolejności ciebie. O Boże. Przestań się czaić za tym tarczą. To jest też przeze mnie bardzo lubiane. Przeproszeniem nieszczęsne hitboxy. Dobra, dwie rzeczy. Nóż do rzucania od naszego umarłego i pochodnia. Pochodnia mi się później przyda z pewnością. Niestety ma okres czasowy i nie będę jej nadużywał, ale przydać się na pewno przyda. Ktoś coś tu? Gdzieś coś? Nikt? To już wszystko, co tu miało być, przyszło? Niechaj będzie. Wydaje mi się, że tu powinien gdzieś jeszcze jeden być zbłąkany. Jednak. No ale widać, że go nie ma. A, tu jest. Się zastanawiałem, gdzie jesteś. Co ty tu robisz? O, tej bramy nie da się otworzyć. Jeszcze się nie spotkałem z możliwością jej otwarcia. To jest takie straszne bieganie w kółko. Au, w głowę! Naprawdę. Paskudne. Paskudne zagranie. Darmowe dusze, co oznacza, że coś tutaj chciało mi przejechać. Kukła człowieka. Kukła człowieka zawsze spoko. Co my tu mamy? Czy to jest zioło? Tak, bursztynowe zioło. Zioło ogólnie ma jedno proste zastosowanie, dzięki niemu możemy odzyskiwać użycia zaklęć, czego w jedynce nie było. Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale. I'm a traveler, like yourself. Oh. I'm navigating the continent to create a map. Ale nie dostaję strzały w kolano. Why cartography, you ask? Well, it's a good question. When I first came into this forsaken land, it was a curse? Something about a curse. How embarrassing. I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. I came to this land some time ago. Drangling, the Lost Kingdom. It
sounded so romantic. Have you seen the Jula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. Well, as something of a squatter, I'm afraid. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Draenor. Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. No nie, no bo... No. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall. Were you looking for that map? Wonderful. Then you're fascinated by maps. Just nie, like interesuje mnie tylko wejście do środka. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. What a joy to meet a kindred spirit out here. Incredible, really, isn't it? Such a map to be chiseled in stone. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Something about it feels wrong. Just be careful, please. I'll be back in Majula soon. Perhaps we will meet again and discuss maps at our leisure. Dobra. Dostałem klucz do posiadłości, której normalnie na początku nie miałem dostępu. Będzie mi ten klucz potrzebny, tak samo jak rzeczy w środku. Zwłaszcza jedna. No chodź, felerny łuczniku. Omijanie łuków nigdy nie należało do najlepszych rzeczy, które tutaj wykonywałem. Dobry jeszcze raz. Już nie mam. Co to? Hełm z tego żołnierza. Dziękuję. Nie jest potrzebny. Widzę, że chciałeś wstać. Wstydziłbyś się. Mogłeś zeskoczyć. Poznajcie prawdziwego przeciwnika wszystkich graczy. To jest the one and true boss. W ogóle największe ścierwo i największe gówno i nienawidzę tych mów. Jak większość graczy. ...1500 dusz, mało. Ale nic, no ale nic. Jest za to miejsce, którego chce się udać, jest to... tu. Dobra, za pierwszym razem. Przedmiot! Klejnot życia, dobrze. Trzeba mieć się czym leczyć. Kukła człowieka. Nie, nie, nie. Skakać nie chcę. Zdecydowanie skakać nie chcę. A, tu była ta gałąź. Dobrze, kolejna pochodnia. Nie! Ne! 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 Nie wolno. Nie wolno. Kolejne od życia. Kolejne od życia, dobrze. Ile was tu jest? Ty nie wiem, ty mnie nie widzisz?
wstydźcie. Jedyńcy to mnie widzieli z kosmosu. Jeszcze jeden. Dobra, to już chyba wszystko, co było do wybicia. Nie wiem, na jakiego grzyba jest drabina. No, czas na tak bardzo typową pułapkę. To jest jeden z powodów, którego po prostu nie cierpię tych mobów. Jeszcze jeden powinien przyjść. O, idzie. Dobra. Teraz tu się trzeba pospieszyć. Na szczęście, kiedy otwieramy drzwi, nie możemy otrzymać obrażeń od tego czegoś. Jest ognisty długi miecz. Rzecz bardzo niepotrzebna. Tak się składa. Ten miecz ma naprawdę spore obrażenia. A z racji tego, że teraz będę miał dość siły, żeby go założyć w jednej ręce, to właśnie dopiero teraz tak naprawdę powinienem pójść na tego Pursuera. No, żebym był chciwy i to... No niestety mnie to kosztowało trochę. Kwestia polegała na tym, że nie miałem go tak naprawdę czym porządnie trafić. Co mnie właśnie kosztowało... pierwszą śmierć. Jak widzicie, mam na tej broni pchnięcie, co jest bardzo fajne. I właśnie tym pchnięciem bym go mógł pojechać. Rękawiczki, rękawiczki. To tylko od biedy rękawiczki. Jest w sumie jeszcze bardziej potężna broń na sam początek, którą mógłbym kupić od kowala. Jest to rapier, ale no nie lubię rapier. Dobra, czas do Majuli się udać i przekopać całe wnętrze tamtego domu. Tam jest jedna rzecz, którą potrzebuję zebrać. A, mam trochę dusz. Zapomniałem o nich. Cztery i pół tysiąca, no takie jak cię mogę. Nie jest to jakaś duża liczba. Użyto klucz do domu, cieszę się. Pierwsza znajdźka jest tu. Sto kamieni klucz Farosa kolejny. Mam już trzy. No, no trochę się wystarczy. Z czego jeden chcę użyć w jednym miejscu w zatoce. Więc na pewno na nadmiar nie będę przez jakiś czas cierpiał. Dobra, chyba tylko tutaj była skrzynka. Odłamek tytanitu i pochodnia. Też dobrze. Tu już więcej nic nie będzie. Trzeba zejść na dół. Pokażę wam od razu mapę, o której on mówił. Jest ona tu. I faktycznie jest to mapa Drenling. Niestety to bardzo nierówne, w sumie mało jest tu pokazane. Natomiast ciekawe rzeczy się zaczną tutaj dziać dopiero w późniejszym etapie gry. Ale... A, jest. Przestań, 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 przestań. Przestań. Dziękuję. O, kółka człowieka. Co ciekawe, z każdym kolejnym New Game Plus ich jest tu coraz więcej. Poznajecie? Mam nadzieję, że poznajecie. A teraz? Tak, to jest to. Tak, to jest dokładnie to. Co jest zabawne, to jest jedyna skrzynia o tym modelu, jaką spotkamy. Którą można otworzyć. Może tak. Reszta skrzyni takich do otwarcia nie będzie możliwa.
5000 dusz. Dobrze, będę miał akurat, żeby rozdać trochę w siłę. No, potrzebuję ile? 10 sił? 11? Is that a shop here to see? Tak. Ulepszy butelkę Stusa. Kolejne użycie. Zawsze spoko. Mm. 12. Jednego zabrakło. Ale to nic, to nic. Podróż. Wracam jeszcze raz. Teraz na szczęście mogę używać tej broni w jednej ręce, więc to jest naprawdę dużo wygodniejsze dla mnie. A to oznacza, że mogę sobie nawet jakąś tarczę założyć. Na chwilę obecną niech będzie jakaś tarcza, bo z tarczą się fajnie biega. Państwa, kolej starczą. Superior One. Żegnam pana. Co mi zostawiłeś? Lepszy klejnot życia. Świetnie. Też na chwilę obecną nie planuję z niego korzystać. Tu mamy zielony pąk. Jak w jedynce jej było na potęgę, tak teraz jej nie ma wcale. Nikogo nie zabiło? Shame on you. A, oni potrafią przywalić. Jest to po prostu za dużo. Jakby mój skromny gust, ich jest to po prostu za dużo. Ała, kolej ze stokiem, przestań. No i umarła. Nie za dużo was przyszło. Kryste pani. No dobrze, no zdarza się. Jeśli dobrze pamiętam, to ostatnim razem też umierałem na potęgę. Chociaż powiem wam tak, tutaj zazwyczaj nie umieram. W tym miejscu. No dobrze, no sorsy polegają podobno na umieraniu, więc czas najwyższy zacząć w tej grze cholera umierać. O, to jest też fajny system kontrowania przeciwników. Przede wszystkim rozwiązuje problem drani, którzy się chowają z tarczami w nieskończoność. Dobra, runda druga, bo chcę tu jednak wejść. O, jest. Dobra, kolej ze stokiem padł, więc będę miał tu trochę lżej. Albo i nie. Uspokójcie się. No, wycofał się. Dobra. Kłopot upierdliwy z głowy. Tutaj jest wielka strzała dusz. Dusza zaginionego. I umarłego i niebies. Tak, kolejna tarcza. Tarczy oczywiście nie używam.
łapka jaka? Dusza. I o. Do tego właśnie służyły te kamienie klucz Farosa, które ostatnio kupiłem. W ten sposób gdzieś, o właśnie, pojawi się taka twarz. I będziemy mogli zajrzeć do środka. Pierścień Fridoli, bardzo fajny pierścień. Zwiększa regenerację kondycji. No i sztabka tytanitu. Co robi sztabka tytanitu, tłumaczyć nie muszę. Okej. Teraz trzeba zapukać do drzwi. Poczekać, aż nam otworzą. Tak, dzień dobry. Czy masz czas porozmawiać o naszym zbawcy Chosen Undeadzie? Jeszcze jeden. Wszyscy z halabardami. Co tam jest? Skrzydlona włócznia. Nie, żebym włóczni używał. Co tu było w ogóle, bo już nie pamiętam. Jakiś pierścień? Tak, pierścień życia. W zasadzie to... Tak, ten pierścień zawsze tutaj się wymieniał. I na górę. Zostały mi jeszcze z dwa miejsca, które muszę odwiedzić. Wiecie co, nie cierpię, jak wyglądam jak pusty, dlatego sobie muszę odzyskać człowieczeństwo. I też maksymalną ilość życia. To mi będzie potrzebne. Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Nie mam. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. I'll leave this one. No, Pate jest oszustem. W rzeczywistości to on nas tu zamyka raczej. Nie oszukujmy. Tarcza piechura. Jest kimś w rodzaju Trusty Patchesa z przedniej części, czyli też takim draniem, który nas robi w wała. No właśnie, dlatego tutaj ten longsword jest świetny. Śmierdzący szlam, już nie będę skorzystał raczej. Biegnie koleś. Tu jeszcze jeden powinien przebiec na mnie z włócznią. Uda mi się go zbackstabować? Uda. Tylko że on jeszcze żyje. Brań. Okej. Okay. Wiem, że głupio robię, bo to za chwilę coś przybiegnie na mnie i mnie napadnie, ale... Kostur czarodzieja. Może mi się jednak przydać w przyszłości. Za późno. Drewniana strzała. Naprawdę strzałę mi dałeś. Przestań. No teraz wstań. Potrzebował trochę więcej tej
siła, bo zręczność. No i udało się. Wydostaliśmy się z paskudnej pułapki. Well, I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh, but you should take this. It allows undead to call out for help to one another across the fissures between worlds. With luck, somebody will lend you a hand. Well, I see you managed to escape. Powiem tak, to jest drani oszust, to jesteś wredna postać i to wiadomo jest od bardzo dawna. Na tle tego, jak będziemy go dalej spotykać, tym bardziej będzie się tylko utwierdzać w tym przekonaniu. Rękawiczek z tego żołnierza, akurat rękawiczek też nie potrzebuje. Tu jest jeszcze jedna znajdźka. Dusz nigdy za wiele. O, jest. Drabina na górę. No i tu jest kusza. Co jest ciekawe, mogę się z nimi pobawić na moich zasadach teraz, bo stoją mi w miejscu bardzo korzystnym. Co na przykład nie stoi mi na przeszkodzie, żeby... O właśnie. Porzucać w nich granatami, tylko nie wiem, czy tym trafię. Nie, tym nie trafię. O, tym stokiem to naprawdę jest twardy. Teraz pytanie, jakby tam wrócić? No najpierw chcę jeszcze otworzyć tu jedną skrzynię, ale... jakoś wrócić na górę... się rozprawić z jednym oszołomem. Łamat kolczuk i hełm piechura. Tak, stosowanie się teraz do moich... No, rzucaj, rzucaj, rzucaj. Serio? Najgorszy rzut wszechczasów. Dziękuję. Podejdziesz w końcu, czy mam ci pomóc w tym? Ała. Miałem jak masz. O. Nie pamiętam tak naprawdę, jaka tam jest znajdźka, ale mimo wszystko nie lubię zostawiać rzeczy. Z czasem łatwo jest zrozumieć, że takie znajdźki się czasami przydają, tylko my oczywiście zaczynamy je w pewnym momencie ignorować i to jest nasz problem. O, jest. Dusza. No, dobrze myślałem. Pochodnia, pochodnie. Pochodnie się przydają, zresztą na początku, ale ta dusza. Okej, stąd mam wszystko. Teraz tak, na górę. Tu jest kość wiodąca do domu jeszcze jedna. Uderzyć go dwa razy, dobrze. Tu jeszcze nie wchodzę. Ale chcę wejść tu. Bursztynowe zioło. Wstajesz już? Z tym cholernym estokiem. Dziękuję. Thank you.
A, nie spodziewałem się, że tak szybko on zeskoczy na mnie. Dobra. Halabarda, dusza nieznanego żołnierza. Czyli mamy już lwią część rzeczy, które były do zdobycia z tej lokacji. Zostały mi jeszcze kilka. Wiem tak, teraz jaszczurki w tej grze się zrobiły upierdliwe. Patrzcie. Już nawet nie wystarczy jej zabić, uderzyć, coś. Muszę jeszcze potem to iść. Jaszczurki się stały teraz naprawdę trudną rzeczą czasami do zabicia i to jest dość męcząca kwestia w tej grze. Ognista strzała. Chcę ostatnią rzecz zrobić, zanim pójdę na bossa. O. Tak naprawdę chcę zrobić ostatnią rzecz, w sumie rozwinąć się już tak do końca. Jeden. I dwa. Podróż. Trochę męczące jest to, że trzeba cały czas latać za nią, bo mimo wszystko, tak bym sobie usiadł przy ognisku i to zrobił. Tak muszę za nią biegać. Nowy poziom i tu trzeba rozdać na pewno to i to. Mogę trochę rozdać w udźwig. Powinienem też zacząć rozdawać. Naprawdę bym tego potrzebował. Dobra, jeden z prostot się zawsze przydaje. A im wcześniej go będę miał, tym lepiej dam. Podróż. Idziemy na bossa. Koniec. Koniec zabawy. Idziemy na bossa. Minęła już prawie godzina chyba. To jest dobry moment, żeby w końcu bossa zatłuc. Żegnam. O, coś mi zostawiłeś. Klejnot życia. Klejnoty życia się przydają. Czy to jest bait? Tak, to jest dobrze wychowany bait. Akurat jego przyzwa to jest jeden z nielicznych upiorów, który lubię przyzywać, ze względu na to, że za przyzwanie go i za jego pomoc w walce z bossem otrzymamy pancerz. Skoro możemy coś dostać, dlaczego mielibyśmy z tego nie skorzystać? Tak, tak, wściekaj się dalej. To jest prosty boss. Jedyne co trzeba uwalić, to nie tylko na to. Jedno uderzenie, drugie uderzenie i trzecie uderzenie. Jedno uderzenie. Teraz mamy trochę czasu, żeby się z nim pobawić. Ponieważ będzie sobie wyrywał właśnie rękę. Ogólnie bardzo odradzam na nim używania broni do pchnięć, ze względu na to, że trzeba go uderzać w nogi.
sprawia, że dość ciężko jest czasami. Dawaj, Bates, skończ. Czasami jest ciężko go trafić bronią do pchnięcia, dlatego tutaj broni do cięcia, które macie w zamachu, są dużo lepsze. No właśnie, muszę wymienić tarczę na jedyną i słuszną. Jeżeli się ktoś zastanawia, dlaczego używam pklerza, to za chwilę wam odpowiem na wasze pytanie. Parowanie w tej grze się trochę zmieniło. A mówiąc trochę, ono mi się trochę bardziej. Czy już jesteś tu na górze? Nie macie? Szkoda. O, jesteś, chodź. Dzień dobry. Zobaczymy, czy jeszcze umiem parować w tej grze. Dobra, skorzystam z okazji, teraz polecę wzmocnić sobie postać. Podróż, Majula. Ach, widzę, że już wiedźma poszła, tak bossa zabiłem. Nie mam pojęcia tak naprawdę, jakiej broni będę używał, jakiej zbroi. Mam jakiś pomysł, ale nic poza tym. No już widzę, że jest trochę lepiej. I was hoping that you would come. I've stocked some new things and I thought that you might be interested. Zobaczmy, co masz. They've been selling rather well and I may step up operations soon. I'm surprising even myself. Patrz na mój puklerz. Świetny puklerz, prawda? O tak, budrasowałeś, widzę. Dowiedzmy się czegoś więcej. The desolation here was disenchanting at first, but over time things started to turn my way. Yeah, I've got a good few regulars now. They're all strangely desperate and quite willing to pay a premium. Sadly, some of them never come back, but I try not to think about it. Have you seen that warrior lugging that giant blue sword about? I'm no expert, but that appears to be a fine specimen. The monstrous thing has a peculiar design, quite unlike anything found in Volgan. If you should speak to him, would you ask him if he won't sell it? I'd have to take another look. But I'm confident I could offer quite a price. I considered returning to my homeland, but I've decided to stay a while longer. I've started to turn a handsome profit now, and I can't bear to give it up. I considered returning. I've started. Thanks very much. Do come again. No, wrócić wrócę. Tak, ten chcę zmienić w końcu. Bearer of the curse seeks, seek lest this. Nowy poziom. Powinny mieć na dwa akurat. Tak, będę miał pierwszy spell slot. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ale jednak się przydaje. No i dobrze, myślę, że na chwilę obecną to wystarczy. Dlatego dzięki, że kolejny raz ze mną śledzicie przygody w Lordran.